Hej, siemano, witajcie moi mili, z tej strony Rashi, bo jest to kolejny odcinek, dogramy w Darkest Dungeon. No i jak w ostatnim odcinku pamiętacie, mamy nowe umiejętności tutaj survivalistyczne. Obniżamy koszt... dużo. A zróbmy sobie. I zobaczmy... Obniża stres, opatrunek... Zapobiega nocnym zasadzkom. Czy coś tu mamy takiego? A, to są hile. Są rzeczy, które nam nie będą potrzebne. Bardziej sądzę, że będzie opłacał nam się zainwestować tutaj. Właśnie w broń. No i tu zrobiliśmy źle, bo mogliśmy już w sumie ulepszyć im na drugi. Byśmy mogli sobie tutaj łypać już na drugim poziomie ich. Czyli tak, gildie. Ulepszanie biegłości do poziomu trzeciego. A, nie mam portretów. Dobra, no to w sumie... W sumie tu nic nie możemy chyba zrobić takiego zbytnio. Brakuje nam jednostek do walki bezpośredniej. Czyli weźmy sobie barbarzyńcę jednego. No i śmigamy. Musimy zobaczyć, jakie są misje. Zbierz 3 lekarstwa, średnia. Ale to już jest poziom 3, to mi się nie podoba bardzo. Tu byśmy mieli dla okult... O! O, no proszę bardzo, ciekawostka. Ale to jest na Arlekina i na niski poziom światła. Trochę takie niezbyt, ale byśmy mieli tu akty własności. Przydałoby się portrety właśnie. Okultyści, no, ciekawie. Hiena cmentarna i bonusy do wywoływania zarazy. Ciekawa rzecz by to była, ale to już poziom 3 tak samo. Czyli co, chyba pójdziemy tutaj po te obrazy, portrety i bonusy dla okultysty. Czy my mieliśmy? Nie, Jezu, co ja robię? Przecież powinniśmy obniżyć stres na pewno temu Chantosowi, no bo co by nie powiedzieć, Chantos trochę już tam zaczynał podopadać, a tymczasem no polecimy, myślę, tutaj pod tam. Czyli tak, mamy heala. On się spisuje dobrze na tej pozycji. Byśmy mieli drugiego heala. A może nie, weźmy Neville'a. Tak. Jest najlepszy na tej pozycji. Czyli mamy 3 razy DP i heal. Jestem za. Jestem jak najbardziej za takim rozwiązaniem. Trzy łopaty. Norowisko. No to spróbujmy... trochę wziąć nawet trochę ziół, jedną sztukę mianowicie, a najwyżej resztę sprzedamy. No i zobaczymy, co nam wyjdzie na tym norowisku ciekawego, czy znajdziemy jakieś skarby. Arleki nam trochę poużyło też tak naprawdę, spróbujemy. 100% bite w salach. Żaden problem, nie rozdaliśmy trinketów. Koleżanka by z trinketa leci. Ale dobrze przynajmniej, że reszta drużyny była z trinketami. Stoi jak na noże. No zobacz, co tam będzie. Jedzenie dużo. Spoko. Jedzenie zawsze na propsie. Zwiat. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Wow, mama. Idziemy tak. Tu. No dobrze. Wózek do potraw. Zobaczmy, co tu znajdziemy. Więcej jedzenia. No, jedzenia mamy niesamowitą ilość.
Tu w tym pomieszczeniu potrzebujemy. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Bitwa w sali z obiektem. Nie, no zwiad to mamy genialny teraz. I teraz tylko pytanie, kto ma wyższą szansę na rozbrojenie. Mają taką samą, więc... Portret. No i zapalmy trochę światełka. I teraz tak, zrobimy taki myk, że pójdziemy po te dwie skrzynki. O, ciekawe moby. Takich jeszcze nie widziałem. To jest ścierwodzierca, knurzy siekacz. Ten wygląda, że będzie jakiś mógł może stres ładować większy. Więc może pozbądźmy się jego jako pierwszego. Debuffer, no to jest debuffer. Taki klasyczny. Ile on teraz będzie miał poisona? 4 na rundę. Przydałby się go jeszcze trochę sztuknąć. Zaraza, nie najlepiej. Podleczmy się. Mam bardzo mocnego healera i to jest świetne. To zabolało. No i to zabolało. I to naprawdę zabolało. Dobrze, zabijmy tego jako pierwszego. Teraz tak. Tutaj nałóżmy Blida, żeby on umarł od Blida już drugi raz. Tak, to jest z głowy. On jest z głowy na pewno. I ten gówniak z tyłu. Knur Kanalia nakłada Blida. Czyli trzeba uważać na Knura Kanalię. Jak to brzmi? Co robisz? Uważaj na Knura Kanalię. I musimy tego tanka, bo to jest taki tank jakby. To jest, on jest na poziomie takiego jakby naszego rycerza. Ile on ma Blida? 2. Spudłowaliśmy. 8, 2 Blida dostanie. Trochę mało. Wampiryzm. Ale gdzie to jest? Co mu to daje? O, niedobrze. Niedobrze, bo nie wiem, co mu to daje. Dobrze, ten jest martwy w tym momencie. Trzeba tylko tym z tyłu się zająć małym. Źle zrobiliśmy w sumie. Ile mamy szans? 73%. Dobranoc. Niedobrze. Nie poszło tak, jak powinno. Nie poszło tak, jak powinno. Pamiątkowa skrzynia. Otwórzmy ją. No, dorostaliśmy trochę fantów. Zgaśmy pochodnie. Ha. No, coś na wygarbowanej skórze. Co to jest? Minus 20 do czasu, jak nie trafimy do obozowiska. No to lipa. To jest naprawdę lipa i to duża. Dobrze, zaświecimy trochę więcej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. 2 pająki. Z 2 pająkami to sobie poradzimy tu. Bez większego, myślę, problemu. I 7, bardzo ładnie. Jeden za drugim zeszli. A z wampiryzmu będziemy musieli go wyleczyć od razu. Jak tylko ruszymy do... Jak tylko wrócimy do domu. Teraz tak, tu nie mamy nic. Kolejny punkt, który trzeba odwiedzić. Pochodnia. Dobrze, bardzo dobrze. Pochodnie się przydadzą. A i robaczki. Robaczki też są fajne, bo... Robaczki bardzo ładnie schodzą, szybciutko. Bez jakiegoś tutaj większego...
Leczenie za 18, no ładnie. Robaczki schodzą bez jakichś większych tutaj problemów zawsze. Unik jeden. I drugi pewnie unik też będzie. No. I takim sposobem te robaczki... Pyk! Wygnaliśmy. Do domu, małej ślamazary. I teraz tak. Przejdźmy do tej sali. Co to mam? Sterta kości. No jak? Zanurzenie. O, bardzo niefartowne. Bardzo niefartownie. Bardzo niefartownie. Nasz rycerz już jest teraz tak zachorobiony, że jak wrócimy do zamku. Zobaczmy co teraz. Dobry refleks. O, coś to jest dobre. Dwa szybkości. Kolejny jakiś taki boost do statystyk. Przyda się. I co my tu mamy? My tu mamy robaczki, które będą truły. Dostał. Ten zginie z powodu trucizny. I teraz, czy my tego trafimy? Ryzyk. No, weszło, ale było 4 do 9, daliśmy tylko 4 niestety obrażeń. Możemy co najwyżej zrobić tak. Tych dwóch się pozbyć. Ten umrze z powodu trucizny, a ten jeszcze nam coś zrobi. Ile nam zrobi? Tylko zaraza to... O! Oj ty niedobry ty. A miał dostał odporność, więc... O, nie, to miało być. Miał być atak wręcz, ale dobrze. I teraz tak. Brakuje miejsca na popiersia. Na pewno je weźmiemy tu. Diadem. Zamiast wody święconej. No i do biegłości leczniczych to... A w sumie możemy tutaj tak zrobić. A możemy tak zrobić. Możemy zrobić tak. O, jest wszystko ładnie. Do rytuałów barbarzyńców. A, zobacz. To było już... To już był teraz rzut na matę. Nie poszedł nam za bardzo. Dokładnie. Niektóre eksperymenty nie powinny się wydarzyć, tak jak ten na przykład, co my teraz zrobiliśmy. No ale dostaliśmy 3000, dwa portrety. To kadzidło pogromu nadrealnych, które no na nadrealnych będzie jak najbardziej działało. Dostaliśmy kilka portretów, kilka obrazów. Niestety bardzo mało. Ale są level upy, więc to jest najważniejsze. No i lecimy od góry. Tasiemiec. Załagodzenie stresu, bardzo ładnie. Pogromca nadrealnych, świetnie. Celność i letarg, minus 4 do szybkości. No to wiadomo już jedno, mnich nasz, kaznodzieja, jak i woj na następną misję już się nie wybiorą. A w tym miejscu dziękuję wam za uwagę i do następnego odcinka, trzymajcie się, hej!